magiczny świat. Ta pasja od lat to fakt. Co otacza nas, ten muzyczny świat. Ta pasja od lat to fakt. Co otacza nas, ten muzyczny świat. Ta pasja od lat to fakt. Otacza nas ten muzyczny świat. Ta pasja od lat to fakt. Dobra, jesteśmy już, jak widzicie, sozem, no goście, jest to zespół. Witam, zespół Nefry Częstochowy. Dobra, w pełnym składzie czy niepełnym? Chyba niepełnym. No nie. Dobra. Ja jestem Dziker, wokalista Nefry. Kamil odpowiadam za obsługiwanie gitary. Dobra, a kto jeszcze jest w zespole oprócz was? W zespole ogólnie znajduje się 6 osób plus muzycy sesyjni, czyli na przykład orkiestra, bardziej dęta, czyli dęciaki tak zwane. No wymienić, jest bas, gitara, Kamil, perkusja, klawisz, ja na wokalu, jest jeszcze druga wokalistka, dziewczyna, która śpiewa. Oprócz nas, tak jak mówię, jest dwóch ludzi, którzy grają na instrumentach dętych, na trąbkach. Dobra, słuchajcie, ja przypominam, że program jest na żywo, goście są na żywo, więc macie okazję im na żywo zadawać pytania. Ten teledysk, co widzieliście, to dowiedziałem się od chłopaków, że to premiera, tak? Tak, premiera jest właśnie w ITV, pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji. Po raz kolejny, słuchajcie, kiedyś mieliśmy takiego gościa z Czech, który przyjechał do BS-a, który też swój klip, w ogóle premiera nawet w Czechach, jeszcze nie była wszystko w ITV, więc to jest zaleta programu na żywo. My nie nagrywamy, my nadajemy na żywo, więc w związku z tym możemy dużo rzeczy mieć jako pierwsi. Dobra, no i mamy już pierwsze pytania, ja wam tylko przypomnę, że pytania zadajecie do gości, też jeszcze. Oczywiście chcecie do mnie, to też na przykład do Michała z realizacji, który siedzi za kamerą. Pozdrów Michał, ten pomachaj ręką. O, Michał pomachał kamerą, niestety, o, widzicie to teraz. Więc też możecie zadać pytania. Pytania zadajecie za pomocą SMS-u, wysyłając SMS o treści HP. Pytanie pod numer 72212 albo po prostu mailowo itv@itv.net.pl. Za najciekawsze pytania będziemy rozdawali płyty. Mam ich tu całe mnóstwo, jeszcze tutaj taki karton, którego nie widać, ale tam też jest mnóstwo płyt, więc zawsze mogę stamtąd wyciągnąć i wam dać. Dobra, mam już pierwsze pytanie, więc może mu damy na zachętę, słuchajcie. Od ilu lat już w rapie siedzicie i czy macie zamiar z jakimś raperem znanym nagrać jakiś kawałek? A może już to macie za sobą na przykład? Więc jak to jest? Dobre pytanie. W rapie siedzi tylko jeden gość? No. Znaczy w rapie najdłużej siedzę ja. Ile lat? Nie uwierzycie, ale już 15. A wygląda tak młodo, słuchajcie. Ja w ogóle najpierw jak przyszedł, to sprawdziłem mu dowód, czy jest na pewno pełnoletni. Dokładnie. Słuchajcie, no wiadomo, że rap odmładza, więc słuchajcie, dużo hip-hopu i rapu. Ja zaczynałem już w koniec lat 80. słuchać tej muzyki, natomiast tworzyć no, w 94-95 roku pierwsze nagrywki, czyli 11 lat tworzenia. Natomiast chłopaki, którzy grają ze mną w Natanaelu, znaczy w starym Natanaelu właśnie jak Kamilos, nie wiem dlaczego, sam teraz mylę, jak patrzę na Kamila, to jest grupa typowo reggae, była rock reggae, można powiedzieć. Na pewno on jeszcze dzisiaj o tym powie. Złączyliśmy siły reggae z hip-hopem i no, powstał projekt Nefry, nowy projekt, który jest projektem hip-hopowo-regowym, można najprościej powiedzieć około-regowym. Tyle lat ja siedzę w hip-hopie, natomiast kolega reggae. Opowiedz, ty siedzisz w reggae w takim razie. To tak wygrypią brzmi, ile siedzisz, wiesz, kurde. No. Siedzę tu na tej ławce już w tym, 10 w tym temacie 10 lat, już osiwiałem, brzuch rośnie, garb też. Nie, generalnie 5 lat, może 6, na tej scenie reggowej przewijam się w różnych składach. Współpracowałem z Habakukiem, z Lion Vibration, chyba najdłużej z Natanaelem. Teraz jest Nefry, stworzyliśmy to razem. Był pomysł, sprzedaje się, ludzie słuchają, więc... Dlaczego nie? Młodzi nie są, słuchajcie, jak widzicie, młodzi nie są. Klip, który leciał, to właśnie ich produkcja. Ich produkcja, jeżeli wam się podoba ta muzyka, to zapraszam na stronę internetową, tylko musicie podać adres, żeby nie przekręcił. www.nefryart.pl. Wyświetla się na dole? Nie wyświetla. Nie wyświetla się, ale jest. www.nefre.art.pl. Tak jest. Bardzo w sumie ciekawa strona, tam pojawia się takich 5 ludzików też na przykład, jeżeli wybierzecie na skład. Dobra, mamy kolejne pytanie z tego, co widziałem. Siemanko, aha, to do mnie tym razem. Siemanko, mam pytanko, czy wiesz coś może w przyszłości Molesty, nagrają jeszcze jakąś płytę? No z tego, co widziałem, to chłopaki nagrywają, może już nawet wyszła ta płyta, nie pamiętam. Albo teraz już wyjdzie na dniach, albo już wyszła. Właśnie. Skąd czerpiecie inspiracje i skąd to nawiązanie do Boba Marleya? Ilu już gracie i jak to się zaczęło? Fuxi pyta.
Może ja zacznę. Się nie nawiązuję może do Boba Marleya. Na teledysku oczywiście Bob Marley występuje, ponieważ ja na mleko... Gościnnie. Tak, jak występuje... Zmartwychwstał na potrzeby planu. Został narysowany, namalowany przez naszego przyjaciela, to jest graffiti, z tyłu akurat za naszymi postaciami się ukazuje. Szacunek po prostu dla Boba Marleya za to, co robił, za całokształt muzyczny, jako raper. Myślę, że wielu hip-hopowców, którzy znają Boba Marleya, bardzo go szanuje za to, więc jakby myślę, że nie inspiracja, ale szacunek, dlatego pojawił się jego postać pojawiła się w tle na teledysku. Natomiast skąd czerpiemy inspirację? Kamil. Inspirację czerpiemy zewsząd. Generalnie słuchamy wszystkiego, czego da się słuchać. Wpuszczamy tym uchem, następuje burza mózgów. Później powstają jakieś dźwięki, które razem próbujemy oszlifować i z tego wychodzi nefrę, tak? No, ogólnie życie tworzy scenariusze, więc my czerpiemy inspirację z życia, z tego, co nas otacza, z tego, co każdy. Ja jako raper, wiadomo, czerpałem inspirację zawsze z czegoś, co mnie boli, z czegoś, co mnie cieszy. Pisałem o tym teksty. W tej chwili troszeczkę inny rodzaj muzyki, bo jak mówiliśmy, jest to eksperyment, ale czerpiemy inspirację wspólnie. Kamil na pewno z czego innego, ja z czego innego i oto powstaje wybuchowa mieszanka nefrę. Nie jesteśmy ortodoksyjnymi fanami jednej postaci na świecie, w muzyce. Powiedz mi w takim razie, bo też bardzo często spotykam się teraz z tymi różnymi przeróbkami Boba Marleya na nowe sposoby. Jak w ogóle do tego podchodzicie? Bo te niektóre przeróbki są takie... Znaczy właśnie, muzyka jest dla wszystkich. Właśnie, ja... Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, robi takie rzeczy, to niech sobie to robi. Ja tego nie słucham, bo mi się to może nie podobać. Lub ktoś zrobi coś fajnego i mi się to może podobać. Muzyka jest dla ludzi. Generalnie róbcie sobie swoją muzę. Jeżeli uważacie, że ona jest dobra dla was, to jest fajnie. To jest satysfakcja, to jest wasza muza. Róbcie ją. Jeżeli ktoś was ją skrytykuje, bo czasem też jest to potrzebne, przyjmijcie to, ale z drugiej strony też nie możecie się sugerować tylko krytyką, słowami, tak samo pochwałą. Róbcie swoje dalej. To jest, muzyka jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś szufladkuje, że dlaczego on przerobił Boba Marleya, bo może miał taką zajawę, on sobie przerobił go i tak dalej. Ja tego nie robię, nie przerabiam na razie coverów żadnych. Mam nadzieję, że, chociaż nie mówię nigdy, że nie będę tego robił. Natomiast droga jest otwarta. Można mówić o tym, no, bardzo długo. No, ale program trwa, słuchajcie, niecałą godzinę jeszcze, więc nie mamy na to czasu, ale mamy czas na wasze pytania do gości. Są kolejne, zaraz je przeczytam. Ale przypomnę jeszcze raz. itv@itv.net.pl, to oczywiście mailowo, albo HP pod 72212. HP, oczywiście pytanie do gości pod 72212. Tak, Mizuello, tak, obiecałem ci, że dostaniesz ode mnie płytkę za pierwsze pytanie na zachętę, więc dam ci, nawet dam ci dwie. Dam ci Rapin Underground, taką składankę podziemną i dam ci Ośkę przez S jak dolar. O. A tamte płyty pewnie powędrują do kogoś innego. Te dwie płyty, czyli jedna od Rapin, jedna od Kameya, powędrują do ciebie. Tylko wyślij mi, tylko na prywatnego maila. jaszczur@itv.net.pl. jaszczur@itv.net.pl. Wyślij tam swoje dane do wysyłki nagrody, żebym wiedział, komu mam tą nagrodę przesłać. Z koncertami, jak tam będzie, jakiś w najbliższym czasie w Małopolsce? Będzie. Myślę, że Kamil o tym spokojnie opowie. Małopolsce? Zna lepiej ten grafik koncertowy niż ja. Tak, pojawimy się w Krakowie 19 listopada w klubie Carpe Diem na Floriańskiej. Carpe Diem 1 chyba. Także zapraszamy serdecznie. Wstęp z tego, co nam wiadomo, wolny. Dziewczyny. Szczególnie. Nie pozostaje nic innego, jak dawać do Carpe Diem 19 listopada Kraków, Małopolska, stolica. A jakieś inne koncerty jeszcze gdzieś w najbliższym czasie? Najbliższy koncert już za 2,5 tygodnia, 21 października, klub Rura Częstowa, to będzie Nefre i goście, przyjaciele można powiedzieć, razem z Sound System Rub Pulse, to jest jeden z lepszych sound systemów w Polsce. Jeżeli ktoś słucha muzyki raga, reggae, dancehall, oczywiście hip-hop także, bo coraz bardziej, jak zauważyliście, ta muzyka jest ze sobą powiązana. Rub Pulse, Nefre plus jeszcze DJ Albert, hip-hopowy DJ After Party, sekcja Denta, będzie się dużo działo, 21 października Częstowa, później mamy 4 listopada. Wrocław. Gdzie to będzie? Wrocław Klub Weekend, Podwale, ileś tam przez ileś. Tak, Klub Weekend, Wrocław, 4 listopada, prawdopodobnie między 19 a 4 jeszcze wyskoczy Opole. Jako sam system prawdopodobnie zagramy, bo już graliśmy też nie tylko żywe projekty jako Nefre, ale także Nefre Sound System właśnie przy współpracy z Rub Pulse. Dobra, słuchajcie, jeszcze przypomnijmy stronę internetową dla tych wszystkich, którzy nie zapamiętają, kiedy koncerty, to niech sobie wejdą www.nefre.art.pl. Koniecznie tam wszystko znajdziecie.